Dobry wieczór. Obiecane omówienie i streszczenie, a właściwie streszczenie ostatniej lekcji i zarazem omówienie pracy domowej. Ale tak jak na lekcji, chcę zacząć od przedyskutowania z wami, co jest, co widać na tych zdjęciach z pierwszego lotu Ingenuity. Notabene Ingenuity poleciał już po raz drugi. To jest ta sama tablica, której używaliśmy na lekcji i jeżeli klikniecie tutaj sobie, to zabierze ona was do filmu na YouTubie, na którym pokazany jest ten drugi lot, ale zdjęcia pochodzą z pierwszego lotu. No i po pierwsze, co to był ten wykres, który wam tam wysłałem w strumieniu? Otóż to jest wykres pomiarów wysokościomierza, który jest wbudowany w tego drona, w ten helikopterek. I to, co tutaj widać, to widać, że zostało urządzenie włączone. Potem są takie drgania. Nie wiem, szczerze mówiąc, skąd one się wzięły. Być może Ingenuity obracał śmigłem jeszcze nie z pełną prędkością, śmigłami, bo ma dwa zestawy łopat, górny i dolny. I drgał po prostu. Za taką interpretacją przemawia to, co tutaj się stało po tym, jak wylądował, bo po wylądowaniu śmigła jeszcze przez chwilę obracały się, zanim ich ruch ustał. No i to wygląda tak samo. W pewnym momencie ruch ustał i już dalej odczyt tego wysokościomierza był po prostu stabilny. No w każdym razie tu w tym momencie wystartował, wzniósł się do góry, utrzymywał się na mniej więcej tej samej wysokości przez pewien czas. Pamiętacie, że Ingenuity nie ma zbyt dużego zapasu energii. On w najlepszym wypadku ma latać 60-90 sekund, jeśli dobrze pamiętam, a potem musi wylądować, naładować sobie baterię. Potrzebuje też energii z baterii, dlatego że musi się grzać. Tam na Marsie w nocy jest bardzo zimno, więc tą elektronikę trzeba podgrzewać, żeby jej się nic nie stało. No w każdym razie utrzymywał się na pewnej wysokości i potem spokojnie sobie wylądował, wyłączył silniki, te śmigła się jeszcze przez jakiś czas obracały, stanęły i to było po wszystkim. Taki wykres jest stosunkowo łatwo zapisać. To są liczby, pary liczb, które tworzą niezbyt duży plik, który jest łatwo przesłać. Zwróćcie też uwagę, że tego całego obrazka tutaj nie trzeba przesyłać. Jeżeli wiadomo, w jakich jednostkach są te liczby, no to ten obrazek można po prostu sobie tutaj, to wszystko, co jest poza tym wykresem, można sobie odtworzyć na Ziemi. No więc w momencie, kiedy operatorzy w Jet Propulsion Laboratory otrzymali ten wykres, to wiedzieli już, że się udało, dlatego że no, trudno, żeby taki obrazek powstał w jakikolwiek inny sposób. To jest odczyt, jeszcze raz podkreślam, wysokościomierza, żeby powstał w jakikolwiek inny sposób niż z powodu tego, że Ingenuity wzniósł się w górę, a potem wylądował. Dobrze, na tym drugim obrazku tutaj no, mamy po prostu zdjęcie z kamery, którą ma ten helikopterek. Ta kamera patrzy w dół no i widzi tutaj cień, swój własny cień. A tu, na tym trzecim zdjęciu, mamy do czynienia z zdjęciem z kolei, które zostało wykonane przez łazik, Perseverance, tak? To jest zdjęcie, które łazik wykonał i na nim widać ten unoszący się w powietrzu helikopterek Ingenuity. No więc te obrazy przejdą do historii. I do historii przejdzie moment, w którym to wszystko się zdarzyło i mam nadzieję, że czujecie ten powiew historii i to, że ona się dzieje przed waszymi oczami. No dobrze, a teraz chodźmy dalej i zajmijmy się tym, co było na lekcji. A więc wprowadziliśmy sobie, to była trudna lekcja, bo nie rozmawialiśmy już w tej drugiej części o doświadczeniach, rozmawialiśmy o ich interpretacji, o ich próbie zrozumienia. Innymi słowy,
już nie oglądaliśmy, jak coś spada i zastanawialiśmy się, jak to ująć w pewną myśl. A zatem głównym narzędziem na tej lekcji były nasze mózgi, nasze umysły. No i jest to o tyle ciekawe, że jak się zaraz okaże, no doszliśmy do konsekwencji takich, które z powrotem spowodowały, że okazało się, że potrafimy coś zrozumieć. No więc ja już nie chcę wracać do historii pierwszej zasady dynamiki Newtona, ale to jest to samo w zasadzie, co zasada bezwładności Galileusza. Galileusz, który zrozumiał, że ruch nie wymaga przyczyny. I jeżeli na ciało nie działają żadne siły, czyli nie ma przyczyny, żeby ciało zmieniło swój ruch, to ciało spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym. Ruch jednostajny to taki, którym ciało porusza się po prostu prosto przed siebie, po prostej, nie zmienia swojego kierunku ruchu i stale utrzymuje tę samą szybkość. To jest definicja ruchu jednostajnego. No i przypominacie sobie wierszy, który żeśmy ułożyli, o tym, jak, co myślał na ten temat Arystoteles i co zrozumiał Galileusz, właśnie to, że istnieje ten zjawisko bezwładności, ciała, które spoczywają, będą nadal spoczywać, ciała, które są w ruchu, pozostaną w ruchu. Newton potrafił dodać do tego coś od siebie, precyzyjniej sformułował tę zasadę. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły, czyli nie ma przyczyny, która by mogła spowodować zmianę ruchu tego ciała, to ciało będzie spoczywało, jeśli spoczywało, to będzie nadal spoczywać, lub jeśli poruszało się ruchem jednostajnym, to nadal będzie poruszać się ruchem jednostajnym. No i kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy, to była druga zasada dynamiki. Druga zasada dynamiki, którą sformułował Newton i która głosi, że przyczyny wymaga nie sam ruch, to już zrozumiał Galileusz, ale przyczyny wymaga jego zmiana. No i Newton sformułował to w taki sposób, że zmiana ruchu to jest iloraz, ułamek, to jest zwykły ułamek, taki, który znacie z lekcji matematyki. W liczniku tego ułamka znajduje się przyczyna, którą nazwał siłą. Wszystko, co zmienia ruch, nazywa się siłą. A w mianowniku bezwładność, ta własność ciał, która powoduje, że ciała dążą do tego, żeby utrzymać swój ruch, żeby go nie zmieniać. No i zidentyfikował tą bezwładność z masą. I teraz przyjrzymy się, co to znaczy, jeżeli zastosujemy tą drugą zasadę dynamiki Newtona do ruchu, w którym powodem, przyczyną zmian jest siła powszechnego ciążenia, siła grawitacji. Wiemy już, że wszystko, co ma masę, ma też ciężar. I że ten ciężar jest proporcjonalny do masy. Wiemy już też, co to znaczy, że coś jest proporcjonalne. To znaczy, że jeżeli Q to będzie nasz ciężar, a M to będzie nasza masa, no to Q to jest po prostu iloczyn pewnego współczynnika proporcjonalności, który nazwiemy sobie G, i masy M. No i na ten ciężar mówimy czasem, że jest to siła grawitacji działająca na dane ciało, że jest to siła ciężkości, siła przyciągania grawitacyjnego, siła powszechnego ciążenia. Te wszystkie zwroty odnoszą się do tego samego zjawiska. Ważne jest, że nasz ciężar jest zawsze proporcjonalny do masy, no a ten współczynnik proporcjonalności odpowiada za to, że o tym też już żeśmy mówili, że ciała ważą, mają różną wagę w zależności od tego, gdzie znajdują się we wszechświecie.
masa jest własnością ciała i ciało zabiera tą swoją masę stale taką samą, niezależnie od tego, czy zabierzemy ją z Ziemi na Księżyc, na Marsa, czy gdziekolwiek inne miejsce we Wszechświecie. Natomiast ciężar zależy od tego, jakie przyciąganie grawitacyjne panuje tam, gdzie to ciało się właśnie znajduje. I ten współczynnik proporcjonalności będzie różny na Ziemi, na Księżycu i na Marsie. No dobrze, no więc wiemy już, jak działa siła. Wiemy, jak wygląda siła, prawda? Możemy teraz tę siłę do drugiej zasady dynamiki po prostu sobie wstawić i zobaczyć, co będzie. Czekamy, aż się załaduje tablica. O właśnie. Hop, przesuniemy mnie trochę na bok, żebym tu nie przeszkadzał. Bardzo dobrze. No więc zmiana ruchu, powiedział Newton, to jest ułamek. W liczniku mamy siłę, a w mianowniku masę. No to teraz zamiast tej siły podstawimy, jeżeli mamy, chcemy zrozumieć, co się dzieje pod wpływem siły powszechnego ciążenia, to możemy wstawić tyle, ile ta siła powszechnego ciążenia wynosi. Ile wynosi ciężar tego ciała, czyli nasz współczynnik proporcjonalności G, iloczyn współczynnika proporcjonalności G i masy tego ciała. No a w mianowniku jest masa ciała. No i teraz zachodzi cud, dlatego że tak jak w każdym ułamku, możemy jednakowe czynniki w liczniku i w mianowniku uprościć. No do tej pory pewnie częściej robiliście to w takiej sytuacji, że tu była na przykład piątka w liczniku i piątka w mianowniku i tą piątkę można było uprościć. Albo siódemka w liczniku i siódemka w mianowniku. Albo, bo ja wiem, 21 w liczniku i 21 w mianowniku. No ale zawsze jeśli coś jest w liczniku i to samo coś jest w mianowniku, to te cosie można ze sobą uprościć. No bo coś przez coś to jest jeden. I tą jedynkę można pominąć. No i teraz popatrzcie, zdarzył się cud, prawdziwy cud. Dlatego, że zniknęła ze wzoru na zmianę ruchu, zniknęła masa. To znaczy, że zmiana ruchu pod wpływem siły ciężkości, jeszcze raz mówię, nie każdej siły, tylko pod wpływem siły ciężkości, tylko i wyłącznie. Zmiana ruchu pod wpływem siły ciężkości nie zależy od masy tego ciała. No i to jest dokładnie to, cośmy widzieli w tym doświadczeniu, prawda? Jak teraz puścimy sobie je. Po pierwsze, wykonywaliśmy te doświadczenia sami, a po drugie, mamy ten film z komory, w której ciała spadają w próżni. Bardzo pięknie widać, że spadają. Zmiana ich ruchu jest dokładnie taka sama, niezależnie od tego, czy to jest piórko, czy ciężka kula do kręgli. No. No więc muszę wam powiedzieć, że to był nieprawdopodobny sukces fizyki i nauki. Chyba pierwsze takie rozumowanie, które wychodząc z obserwacji Galileusza, czy też jego spekulacji. A właśnie, no przypominam też, że przypomniałem sobie teraz, że znalazłem w Encyklopedia Britannica takie wyjaśnienie, że Galileusz tak naprawdę zaproponował swoją zasadę bezwładności, ponieważ niepokoił go fakt, że jeśli Ziemia krąży wokół Słońca, a wiedział już, że Ziemia krąży wokół Słońca, znał pracę Kopernika, to ludzie nie zostają z tyłu. No gdyby Arystoteles miał rację, no to nie ma żadnego powodu podtrzymującego ruch ludzi znajdujących się na Ziemi. Nie ma też żadnego powodu tak naprawdę podtrzymującego ruch Ziemi wokół Słońca. No więc skoro jednak ten ruch trwa, to nie może być prawdą, że tak jak mówił Arystoteles, że skoro nie ma przyczyny, to ruchu też nie ma. No więc wychodząc z tych założeń, no i jeżeli sam ruch nie wymaga przyczyny, to następnym kandydatem na to, co wymaga przyczyny, jest zmiana ruchu, prawda? Założenie, że
zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyczyny, czyli do siły, no a odwrotnie proporcjonalna, jeśli coś jest w mianowniku to takiego ułamka, to mówimy, że odwrotnie, że ta wielkość zmiana ruchu jest odwrotnie proporcjonalna do tego, co jest w mianowniku, a jest odwrotnie proporcjonalna do bezwładności, która przeszkadza zmienić ten ruch, no czyli do masy, bo zidentyfikował Newton masę z bezwładnością, jako miarę bezwładności określił masę. No i nagle okazuje się, że matematyka pozwala nam zrobić następny krok i dochodzimy do punktu, w którym widać niespodziewany wniosek. Zmiana ruchu w polu, zmiana ruchu pod wpływem sił grawitacji nie zależy od masy ciała. No dokładnie tak, jak przewidział to Galileusz w jakiś sposób, jak o tym sami żeśmy, jak to sami żeśmy obserwowali i mierzyli. No i tak dokładnie, jak pokazuje to doświadczenie. Od tego momentu zaczęła się prawdziwa nauka, nowożytna nauka. O, można powiedzieć, że zaczęła się od Galileusza, ale od pracy, od wniosków wyciągniętych przez Newtona z dorobku Galileusza i z tego, co on dodał od siebie, zaczęła się nowoczesna fizyka na pewno. I to jest zabawne, bo przed Newtonem ludzie byli zagubieni, nie rozumieli natury ruchu i nie umieli wnioskować, nie umieli przewidywać tego, co się będzie działo z ciałami, które się porusza. Kiedy przyszedł Newton, to jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, posprzątał. Nagle wszystko stało się jasne, nagle można było wyjaśnić ruch planet wokół Słońca, można było zważyć planetę czy ciało niebieskie, wokół którego krążył jakiś satelita, jakiś księżyc. Wszystko to nagle stało się możliwe. Obszar wiedzy ludzkiej rozszerzył się wielokrotnie. No choć jeszcze oczywiście znacznie więcej pozostało do zbadania. No i od tego czasu oczywiście wielu innych uczonych poszerzało ten obszar ludzkiej wiedzy, ale jeszcze nieskończenie wiele więcej jest do zrozumienia i to czeka na was. To wy jesteście w tej sztafecie na kolejnej zmianie. Od Arystotelesa, przez Galileusza, przez Newtona ta pałeczka trafi niedługo w wasze łapki i trzeba koniecznie postarać się, żeby móc z nią pobiec dalej. A teraz praca domowa. Praca domowa polega na tym, żeby opisać słowami własnymi w zeszycie, zrobić notatkę z tego wszystkiego, o czym opowiada ten film. W szczególności z tego ostatniego przejścia. Jak to jest, że potrafimy wyjaśnić, korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona i z tego, że siła przyciągania grawitacyjnego jest proporcjonalna do masy, jest wprost proporcjonalna do masy. Jak z tego wynika, że spadek pod wpływem ciał, pod wpływem siły grawitacji nie zależy od ich masy. Liczę na bardzo ciekawe wypowiedzi. Powodzenia.